Dzień dobry, witam Państwa w nowym roku 2022. Życzę wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim dużo zdrowia. No i oczywiście dla posiadaczy fotowoltaiki jak najwięcej słonecznych dni. Podsumuję dzisiaj ubiegły rok 2021. 2021 przyniósł mi osiągi w granicy 9300 kWh i uzyskał średni przewidywany uzysk energii, który był planowany na wysokości 9280 kWh, czyli norma została uzyskana. W przeciwieństwie do roku poprzedniego, gdzie osiągnięto 10 250 kWh, czyli różnica około 1000 kWh. A tak wyglądał rok 2021 w poszczególnych miesiącach. Styczeń mniej od planowanego, luty na równo, marzec mniej, kwiecień mniej, maj mniej, czerwiec trochę wyśrubował, dość ładnie, lipiec też, sierpień mniej, wrzesień przyzwoicie, październik dość ładnie, listopad mniej i grudzień już dużo, dużo mniej. Dane pokazuję na portalu Sany Portal, który monitoruje moją instalację. W tej chwili uruchomię inną. Tak wyglądają osiągi w roku 2021 w porównaniu z prognozą 2021 rok osiąg 9300 kWh, a prognozowane było 9282, czyli w normie. Wracając do roku 2020, osiąg był 10247, czyli dużo, dużo więcej, o 1000 kWh. A tu są wszystkie moje dane od początku, po 2 latach produkcji fotowoltaiki. Przypomnę, że moja fotowoltaika jest w wielkości 9,77 kW. Znajduje się na dachu. Kierunek południowo-zachodni. Kąt nachylenia 41 stopni. Dziękuję za uwagę i miłego dnia. Pozdrawiam.